dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy wieczór winie nam pod znakiem kota. Kota, kotów, koteczków, kociąt, tych najwspanialszych zwierząt świata. Wiedzą Państwo, że mamy miękkie serce dla zwierząt, ale koty, zwłaszcza w moim życiu i naszym nieznanoświatowym, zajmują szczególne miejsce. Wybrały mnie same, gdy byłam 13-letnią dziewczyną i tak mi zostało. Mamy również kotę tatowe w redakcji, tak jak w kocich sprawach. Pana Franciszka poznaliśmy przed laty osobiście dzięki pani Magdzie Bielickiej, szefowej kocich spraw, wspaniałego pisemka, właśnie poświęconego kotom. I to ją dzisiaj poprosimy o poprowadzenie tego spotkania, bo chyba pana Franciszka zna najlepiej od wielu, wielu lat. Czuję go w kocich sprawach. Pisali o panu Franciszku, zresztą tutaj parę egzemplarzy numeru tego, o którym wspomniałam, mamy i gdyby ktoś chciał sobie kupić takie wspomnienie fajne i pozyskać autograf naszego gościa, to jest to możliwe. Pani Magdo, proszę o zabranie głosu i jeszcze raz witam panią, witam pana Franciszka i oddajemy się w państwa ręce. Nasze serca, nasze uszy, naszego ducha. Nasze łapy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Jestem ogromnie miło, że możemy gościć w Księgarni Nieznanego Świata, który zakotowany jest podobnie jak i my, bo u nas w redakcji są 4 koty. I myślę, że przez domy wielu z Państwa również przewijało się wiele kotów. Oczywiście najwięcej kotów przewinęło się przez dom Franciszka. Tanku, czy możesz powiedzieć nam, ilu osobników kocich przewinęło się przez wasz dom? Witam Państwa. Przepraszam za moją chrypkę, ale to nie jest z przepicia. Piję tylko mleko. Coś po prostu stało z moimi stanami głosowymi. Mam nadzieję, że słychać mnie, czy jestem rozumiany tam z tyłu. Tak, tak. Język główki się ruszają, no to dobrze. Pytanie, ile kotów? No, niewiele. Niewiele, bo moje koty długo żyją. Koty, które są kochane, które są dobrze zadbane. Właśnie długo żyją. Mam na myśli te koty, o których możemy czytać w wierszach, bo to jest chyba niezliczona ich liczba. A jeśli chodzi o te wiersze, no to są po prostu wszystkie koty Krakowa. Więc jest tego dużo. Ja mówię, że koty mi dyktują moje wiersze. Więc stąd muszę mieć do czynienia z wieloma kotami, bo każdy kot jest inny i tam też każdy wiersz powinien być inny. Moje koty są kotami zawsze przygarniętymi, albo ja przygarniam, a do samy przychodzą i zostają. Który chce, to zostaje. Więc trochę tych kotów było. Liczba się waha od 3 do 7. Tak, a możesz nam powiedzieć o swoim pierwszym kocie. Franciszek jest jedynakiem. Kiedy był dziecięciem małym, mieszkał sam w ciągu dnia. Mama szła do pracy, nie miał się kto nim zająć i jako troszkę taki urwisek chłopiec próbował wychodzić, czyli zamknięte, próbował wychodzić przez okno czy przez balkon i tak chyba trafiłeś na białą. No nie za dobrze się zaczyna moja historia, bo od razu urwisk. Ale coś w tym było. Rzeczywiście. Byłem zamykany dla bezpieczeństwa, po prostu rodzice wychodzili do pracy. Byłem sam. A bawiłem się tylko takimi zabawkami, które sobie sam zrobiłem. Więc tak za wesoło to mi nie było. Byłem samym chłopaczkowi 5-letniemu w czasie wojny. I któregoś dnia bawiąc się przed domem, był taki klasyk, usłyszałem miauczenie kota, właściwie płacz. Nad
drzewie na akacji siedziała maleńka biała kotka i płakała. Wszedłem na to drzewo, niskie dosyć, wziąłem tą koteczkę, przyniosłem do domu i poprosiłem mamę, żeby pozwoliła ją zostawić. No, zgodziła się i w ten sposób skończyła się moja samotność. W ten sposób już nie byłem jedynarkiem, miałem siostrzyczkę. To, co mi dało to kociątko, kiedy rosło, kiedy już urosło, zostało mi na całe życie. Po prostu kocham koty z wdzięczności za to, co mi dały w dzieciństwie. Ja powiem może troszkę głośniej. To, co mi dały moje koty, to było więcej, niż sobie mogłem wyobrazić. Jak już wspomniałem, no kotki urosły, zabawa się nie skończyła, ale ja ciągle było mi źle z tym, że byłem sam w domu i nie mogłem wyjść na placy, który nazywaliśmy Kółko. Wszystkie chłopaki z okolicy schodziły się właśnie na Kółko. I co zauważyłem, że kotka, pomimo że zamknięte drzwi, a to było na trzecim piętrze, kotka jednak wychodziła na balkon. W starych kamienicach krakowskich, nie tylko krakowskich, w oficynie są balkony wzdłuż domów. I do mieszkań wchodzi się z tych balkonów. I tak też było u nas. Kotka wychodziła przez okno uchylone, wchodziła na parapet, z parapetu skakała na balkon, bo tam balkon był odsunięty trochę. No i już jak była na balkonie, to już po prostu schodziła schodami na dół. Postanowiłem ją naśladować. I któregoś dnia rzeczywiście otworzyłem to okno na trzecim piętrze. Wyszedłem na parapet i trzymając się rynny, teraz to ja wiem, że rynna mogła się urwać, stara rynna, ale wtedy nie miałem pojęcia. Trzymając się rynny, zrobiłem duży krok na poręcz balkonu, potem zeskoczyłem na balkon sam, no i już byłem wolny. I to mi się udawało, ale któregoś dnia kotka nie trafiła na poręcz i spadła na dół. Na szczęście była taka szopa z miękką papą. I ona wprawdzie kulała przez jakiś czas, ale nic jej się nie stało. Natomiast ja się wystraszyłem. Co gorsza, wtedy również sąsiadka, która blisko mieszkała na tym samym balkonie, powiedziała mamie, że ja też wychodzę. Tak. No i to mi się nie opłaciło. Mama była góralką z twardą ręką. No i tak już przestałem wychodzić, ale musiało upłynąć trochę czasu, żebym ja zwądzałem na tyle, żebym sam nie chciał wychodzić. No i tak to było. Tak to było z tą. Jest. Tak to było z tą moją przygodą z pierwszym kotem, przez którego została moja miłość do kotów. Muszę dodać, że Państwo pewnie wiedzą, że bardzo korzystałem z felinoterapii. Wtedy nie wiedziałem, że tak to się nazywa. Ale ta kotka zawsze była tam, gdzie coś mnie bolało. Miałem często zapalenie płuc, zapalenie gardła. No kto tam wtedy dbał tak o dzieci jak dzisiaj? Jak zapalenie płuc, kotka spała mi na piersiach. Jak gardło bolało, spała mi na szyi. Była to po prostu moja domowa lekarka. To też powód do wdzięczności. Tak, ale wtedy na pewno nie myślałeś, że to tak było. Dopiero teraz, kiedy tak dużo mówi się o leczniczej mocy kota, to człowiek tak zaczyna zdawać sobie z tego sprawę, bo nie wiemy, czemu te koty się kładą na tych naszych nogach, właśnie piersiach i tak dalej. Teraz już jesteśmy mądrzejsi, bo dużo mówi się o animaloterapii, w tym również o felinoterapii.
I ta przygoda z wyjściem przez balkon spowodowała, że już raczej wychodziłeś na spacery za rękę. I zdaje się, podczas tych spacerów... Tak, ale zdaje się, że podczas tych spacerów nauczyłeś się wierszyka pierwszego. Czy mogę go przytoczyć? A proszę. Czysty musi być Kraków, bo to miasto stare. Kto go będzie zaśmiecał, ten zapłaci karę. I to był pierwszy wiersz, którego nauczyłeś się na pamięć. Tak, i prawdzie to nie ma nic do rzeczy dzisiaj. Ja nie po to tu jestem, żeby mówić o wierszach, które były na domach. Ten wierszyk był na ratuszu naszej dzielnicy Kazimierz. Na ratuszu był już tak, był tam wmontowany. Proszę sobie wyobrazić, przetrwał ten wierszyk okupację. Przetrwał wszystko, tylko nie przetrwał Polski Ludowej. Nie wiadomo, dlaczego zlikwidowano i nie ma go do dzisiaj. No więc to po prostu było bardzo dobry wierszyk na ratuszu. Czysty musi być Kraków. W każdym razie, ponieważ często chodziłem właśnie koło tego ratusza, no to ten wierszyk wszedł w pamięć, także nabrałem ochotę do pisania następnych. No właśnie, zacząłeś składać słowa, klocki, tak, rymy i zacząłeś pisać w szkole wierszyki, limeryki, ale zawsze wierszowane, tak? Zawsze rymowane. No tak się jakoś złożyło, że porwało mnie to, ponieważ zauważyłem, że pewne słowa do siebie pasują. Ja nie miałem nigdy klocków, bardzo zazdrościłem koledze, który miał klocki i się układało i coś się z tego ułożyło. Ja klocków nie miałem, ale miałem słowa i zacząłem te słowa dopasowywać do siebie. No, początkowo to wychodziły różne cuda, ale słowa zawsze pasowały do rymu. Rymy mnie zawsze właśnie fascynowały. No chyba dzięki temu moje wiersze są rymowane. No właśnie, wiersze są rymowane. Najpierw wcale to nie były kocie wiersze. Kocie wiersze zaczęły... Kiedy powstał koci wiersz? Mieliście domowego, fantastycznego Maćka, który był z wami chyba 20 lat. Taki wiersz poważniejszy to właśnie rzeczywiście powstał w wyniku śmierci naszego ukochanego kota Maćka I. Znalezione maleńkie kącie, z którego nie wiadomo co by rośnie, tak się wydawało. Nie było wiadomo, maleńki kotek. I okazało się, że wyrósł piękny kot typu syberyjskiego. Chyba mieszanka syberyjskiego z minkunem. Duży, piękny, piękna sierść, piękny owoc jak liśń. Ten kot był od maleńkości, był rówieśnikiem mojego młodszego syna. Obaj byli niemowlakami i tak się zaczęła ich przyjaźń. Razem spali takie dwa niemowlaki, wtuleni w siebie. Razem jedli, razem się bawili 19 lat. Kot był niesamowity po prostu, pod różnymi względami. Miał wszystkie dobre cechy psa i wszystkie dobre cechy kota. Kiedy umierał, płakaliśmy wszyscy. Był to dla nas ogromny wstrząs. Dla mnie taki, że tuż przed jego śmiercią, kiedy już wiedziałem, że odchodzi, miałem go zresztą przy sobie cały czas, spałem z nim. Wtedy napisałem wiersz, list do Pana Boga w sprawie kota Maćka. Ten wiersz zbiegł się z innym, bo akurat kilka dni później chyba usłyszałem w telewizji wystąpienie Krystyny Sienkiewicz, która wzywała słuchających: weź kota, bo to i to wiadomo, nie trzeba powtarzać. To był taki apel. To mnie tak ujęło, że to, co ona mówiła, ja przełożyłem na wiersz.
Ktoś mnie namówił, sąsiadka zresztą, żeby to gdzieś posłać. Ja pomyślałem, że najlepiej posłać właśnie do Krystyny Sienkiewicz, żeby jej pokazać, że powstał wiersz dzięki niej. I oba te wiersze posłałem do niej. Pani Krysia, kiedy dostała te wiersze, poszła z tym do Kozich Spraw. Kozie Sprawy zadzwoniły do mnie z pytaniem, czy można to wydrukować. Byłem zaskoczony zupełnie, ponieważ nigdy wcześniej nie myślałem o tym, żeby jakikolwiek koci wiersz drukować kiedykolwiek. Zgodziłem się i spokój. Był spokój, ale niedługo. Wkrótce przyszedł nowy list z Kozich Spraw, czy mogę przysłać następne. Ja nie miałem żadnych następnych. To, ale skoro proszą, no to może jeszcze coś napiszę. I zacząłem pisać. Wysłałem. Przyszła prośba o następne. Ruszyło to, no, ja myślę, że Maciek ten pierwszy nade mną czuwał, bo wiersze tak ruszyły, że były dwa wiersze w jednym numerze. A potem nastąpiło coś dziwnego, mianowicie czytelnicy zaczęli się upominać o to, żeby wydać książkę, ponieważ jak dotychczas wycinali moje wiersze z Kozich Spraw i robili sobie książkę w zeszycie. I na taką prośbę była reakcja wydawnictwa Jan Pol i wydali Ja w sprawie kota, a potem następną się upomnieli czytelnicy, odulecie ciepłym ruszeniem. I tak poszło. I stąd potem spora już ilość wierszy. I tak teraz mamy 8 tomik wierszy. Dziewiąty tomik wierszy. Koty są dobre na wszystko. I w tym tomiku znajdują się jedne z nowszych wierszy pana Franciszka, ale wydawca, pan Jan Pawlicki, który nawet gdzieś się zniknął, planuje dalej kolejne. Janku, pokaż się, bo taką postać to trzeba zobaczyć. Chociaż pokażę, żeby wszyscy wiedzieli, kto się zasłużył w sprawie kotów. Brawo. Proszę Państwa, spotkałem tego człowieka w bardzo dziwnym towarzystwie, czyli niby poetów. Są takie zespoły poetyckie, gdzie jak człowiek przyjdzie, to zdrowy wychodzi, chory. I wśród tych ludzi nagle usłyszałem człowieka, który mówi ludzką mową, proszę Państwa, autentyczną ludzką mową. Piękne, wiązane, tradycyjne wiersze. Dlaczego o tym mówię? Teraz często spotykamy się z czytelnikami w ogóle lub ze społeczeństwem. Jak tylko komuś proponuję, że mamy piękne wiersze, przerażenie w oczach, strach. Co to znaczy? Do czego doszło? Do czego doszło? Do czego szkoła? Do czego ci kładzi poeci gdzieś się doprowadzili, że po prostu ludzie nie chcą, boją się. I słusznie. Mamy tradycyjnego poety, który potrafi, proszę Państwa, wiązać słowo ze słowem, stworzyć piękny kilim z tego, jeszcze sensowny. No i cóż, ale najważniejsze, proszę Państwa, czego nie wiecie, że macie przed sobą młodego, dobrze zapowiadającego się poeta, który zaczął pisać wiersze w 2006 roku. Także jeszcze wiele, wiele może się zdarzyć. Młody, obiecujący poeta, pan Franciszek Jan Klimek. A do 2000 roku Franciszek Jan Klimek śpiewał w zespole Śląsk. Później pracował w Filharmonii w Krakowie. Także jakby te wiersze nie miały zawodowo tak dużo do czynienia. Na pewno tam powstawały w tych zespołach wierszyki, limeryki i inne sympatyczne utwory, ale tak naprawdę zawodowo pan Franciszek jest śpiewakiem. Tak, no, rzeczywiście zacząłem, no, Maciek odszedł w 2000 roku, więc rzeczywiście niedawno. Można powiedzieć, że mam 15 lat jako koci poeta. Wcześniej oczywiście pisałem takie różne drobiazgi, ale nigdy nie myślałem o drukowaniu. Pisałem żartobliwe wierszyki,
Górie Limerki, w której mi się udało jakoś wyspecjalizować. To a koty, kiedy nastąpiły, dlaczego to już Państwo wiedzą? No, nie. Zespołu, w którym śpiewałem, a potem byłem kierownikiem, odszedłem znacznie wcześniej, odszedłem do Filharmonii Krakowskiej, gdzie się też śpiewałem. Co jest w tym wspólnego z kotami? Albert Schweitzer powiedział, że najlepszą ucieczką od mizerii życia jest muzyka i koty. I to się we mnie znakomicie sprawdziło. Najpierw uciekł od mizerii życia do zespołu pieśni i tańca, który w owym czasie to był dla tych różnych biedaków, to był niemal raj, tak jak Mazowsze. Były to zespoły bardzo uprzywilejowane w owym czasie. A potem, kiedy odszedłem już do Śląska, no bo nie dało się mieć kota, prawda, jeździło głównie po świecie. Potem się pojawił Maciek pierwszy, no i reszta kotów, no i te wiersze. Z tym, że trzeba jeszcze powiedzieć, bo tak się akurat złożyło, że wszędzie, to też moja wina jest, wszędzie, kiedy ktoś słyszy o mnie, to mówię koci poeta. No, sam sobie jestem winien, bo tak się przedstawiałem na początku, ale teraz już zaczyna czasem mnie to kłuć, bo pytają mnie, no zwłaszcza młodzież, czy pan nie potrafi pisać o niczym innym? A niedawno, ponieważ mam przyjemność czasem występować w kabarecie Loch Camelot w Krakowie, jakaś czytelniczka, a mam ich w Krakowie sporo, nie wiem, czy tak dużo jak w Warszawie, ale też sporo, znaczy pewnie pan znów będzie o kotach? Ja mówię, no tak. A nie może pan pisać o czymś innym? Ja mówię, no mogę, ale o czym by pani chciała, żebym ja pisał? A ona, o Biedronce. A dlaczego o Biedronce? A bo i w Biedronce portmonetkę ukradli. No nie będę pisał o Biedronce, ale rzeczywiście jest prawdą, że mam jeszcze pewne osiągnięcia, nieduże, ale mam, ponieważ również piszę dla psów w mniejszej ilości, no bo mniejszą rolę odegrały w moim życiu. Ale i żona, która, zresztą pies był zawsze w domu, tylko pies był jeden, a kotów zawsze więcej. Ale ten się zbuntował i powiedział, że co ja ciągle piszę o tych łajdakach kotach, prawda? Limeryki, wierszyki z puentu albo bez. A czemu pan o mnie nie pisze? Co ja to pies? No więc o nim też zacząłem pisać. Jest również seria o psach. Ja myślę, że może więcej, jeśli Państwo zechcą, doczekacie Państwo w tych kocich sprawach, a może powolutku będziemy przechodzić do wierszy, o których Krystyna Sienkiewicz napisała tak. Poeto Klimku Franciszku, twoje słowa to alabastry, brylanty i złoto. Nimi to pomnik ze spiżu budujesz kotom. Za wyobraźnię twoją i serce przyjmij dzięki, Krystyna Sienkiewicz. Krystyna Sienkiewicz podarowała panu Franciszkowi pomnik, przepraszam, nie pomnik, tylko obraz, portret poety. I na portrecie z tyłu napisała też piękne słowa: dziękuś za wszystko i za to, że jesteś poetą. To może posłuchamy tych pięknych wierszy, jeśli pan pozwoli. No z przyjemnością. Tylko proszę wybaczyć, ja nie będę mówił z pamięci, tylko będę czytał, bo kiedy ma się już tak zwane swoje lata, pamięć równa człowiekowi figle płata. Zapomina się o kluczach, o portfelu, o rocznicach i o innych sprawach wielu. Już się nie ma takiej głowy do nauki
i powstają w życiorysie różne luki. Jednak ja się mimo wszystko ale, że ten Feller mnie nie dotknął prawie wcale. Bo na przykład mogę podać niespeszone drugie imię trzeciej kotki pierwszej żony. Lub wymienić wszystkie koty cioci Heli, jak była zanim wzięli ją Anieli. O, znam imiona czterech kotów wujka Mietka. To był Feller, Zacier, Chlaptus oraz Metka. Albo kotki szwagra ciotki. Ruda Sztama, kot Skórkozjad, Spylaj, Szajbus oraz Flama. Tak więc pamięć moja jednak działa bez usterek. Tylko gdzieś tu ważnie zginął mi papierek. Pewnie wziął go przez pomyłkę mój koleżka, a tam miałem zapisany, gdzie ja mieszkam. Proszę Państwa, żeby udowodnić, co ja mówiłem wcześniej, to teraz to już siódme. Bardzo często muszę właśnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego piszę o kotach. No, wersje są przynajmniej trzy, z tym jedna tylko prawdziwa, to znaczy ta, którą Państwu przedstawiłem wcześniej. Ale ta wersja nie jest dobra dla na spotkania innego typu trochę, na spotkania w kamerecie. Więc wtedy na pytanie prowadzącego odpowiadam, że o kotach piszę z powodu psa. Dlaczego? No bo to tak było. Gucio, nasz terrier udomowiony, musi być chyba objęty śledztwem, bo kiedy ja się zbliżam do żony, grozi mi śmiercią albo kalectwem. Chodzę ostrożnie dookoła łóżka, przeróżnych obaw przeżywam mękę, i dobrze, że nas dzieli poduszka, bo mi urwał na przykład rękę. Teraz rozmyślam więc o sposobie, jak psa przekonać, choć brzmi to dziwnie, że żadnej krzywdy żonie nie zrobię, a może nawet całkiem przeciwnie. Wypróbowałem różne warianty, lecz widzę, że to szkoda fatygi, bo niezmiennie jest jednak anty. Choć mu tłumaczę, nawet na migi. Do pewnych ustępstw jestem gotowy, lecz brak wspólnego jednak języka. Dziwne, bo miał to być pies domowy, a to jak widać pies okrętnika. Jedną wniosłem z tego nauczkę. Gdy znów mu warczec przyjdzie ochota, to albo ja mu załatwię suczkę, albo zamienię drania na kota. No, żona co prawda się nie zgodziła, ale i tak pojawił się w domu kot. W ten sposób pies się zajął kotem, a ja czy zapomniałem? Takie to były początki. Ale jednak kot odgrywa wielką rolę w moim życiu, to już wiadomo. Ale zapytała mnie znajoma, Panna Mira, czy mieć kota to samo, co mieć świra? Ja uważam, że czasami tak być może, lecz mieć świra to jest jednak trochę gorzej. Bo gdy wyznam jakiejś pani całkiem szczerze, że mam kota albo jakieś inne zwierzę, to na ogół, gdy przeważy tu ciekawość, mogę liczyć na jej względy i łaskawość. Gdy natomiast ktoś życzliwy jej doniesie, że mam świra i że to ogólnie wie się, to choć inne mam zalety bardziej znane, i tak miałbym, jak to mówią, przychlapane. Więc choć to tu może błędem się wydawać, razy, żeby się do świra nie przyznawać. Ja tu nawet trochę pomóc jestem gotów, bo już świrów u nas więcej jest niż kotów. A propos, to jest
historię powiązane z tym. Nie wiem, czy można wiersz polityczny? Może oczywiście, na czasie nawet. Na czasie, po wybory? Tak. Aha, to ja może Państwu powiem, że kiedyś byłem satyrykiem. Państwo są młodzi, to nie pamiętają takiego czasopisma jak Mucha Poznańska czy Kauzela Łódzka. To były tygodniki satyryczne. Teraz czegoś takiego nie ma, tam były świetne rzeczy. Tam byli świetni autorzy, Szmalski, Załucki, Zachęter, Durandot. I mnie się, ktoś mnie zawsze kusiło, żeby coś napisać takiego. I ktoś mnie namówił, żeby wysłać. I przyjęli do druku. To były drobne fraszki. Jedna była przed wyborami. Proszę pamiętać, że przed tamtymi wyborami, nie tymi. To było 50-60 lat temu. No 50 może. I napisałem fraszkę przed wyborami. I ona brzmiała tak. Zanim nas znowu wyprowadzą w pole, jedno przysłowie przypomnieć wypada. Gdzie kruk krukowi oka nie wykole, świnia ze świnią zawsze się dogada. Oczywiście to było możliwe tylko w tamtym systemie. I druga była też bardzo niedobra. Mianowicie to było z okazji wizyty w Polsce delegacji indyjskiej. Bardzo ważne spotkanie, duża praca o tym pisała. I ja napisałem wtedy wiersz, on był w karuzeli. Byłoby dobrze mieć już z głowy to podobieństwo nie najlepsze. Oni tam mają święte krowy, a my tu mamy święte wieprze. Proszę Państwa, i Mucha, i karuzela zostały zlikwidowane. A nie z powodu moich wierszy. Tak się niektórzy tak pisali i to nie wytrzymało, to nie komi, to cytaty nie wytrzymały takiego czegoś. No ale przejdźmy do bardziej pogodnych spraw. O, Blaskopek napał pan Płotek. Wszyscy Państwo zetknęli się z takimi wierszykami, prawda? A było Blaskopek na Płotek w Warszawie? Otóż Blaskopek na Płotek w Warszawie był ważny i pojechał po sprawie. Po pierwsze chciał spytać uprzejmie, czy może zatrudnić się w Sejmie. Rzecz w tym, jak wiadomo ludowi, kot często tym żyje, co złowi. A mówią, choć nie wiesz w to dziadwo, że w Sejmie obłowić się łatwo. Po drugie, mniej więcej od lata kot ma tam kolegę, subrata. On sobie w stolicy dał radę, to może załatwić posadę. Niech fakt ten nikogo nie drażni, że kot się z subratem przyjaźni. Nie takie tu rzeczy się działy. Interes jest ponad podziały. To akurat nie było z tamtejszych czasów, ale pewnie pasuje. Zostawię już tą politykę, bo Państwo mają polityki dosyć. Ale żeby tak, ja to po prostu mówię wszystko, żeby troszkę się oderwać od tego przygodnika koci poeta. No, jak już mianowali tym poetą, bo ja nigdy nie mówiłem, że jestem poetą, tylko że piszę wierszyki, no ale jak już się uparli, że jestem poetą, no to niech już nie będzie tylko koci. Ale no nie może zniknąć kot, prawda? Więc jest taki przykład, dobry przykład. Tarek i Czarek. Tarek to mój pies, a Czarek to był kotek czarny. Tarek i Czarek w jednym spali domu. Pies na dywanie, kot na jego grzbiecie. Nie przeszkadzało to jednak nikomu, bo takie rzeczy bywają na świecie. Ostatnio jednak w Narodowej Szopce była debata i stwierdzono potem, że zachowanie takie jest nam obce, bo przyzwoity pies nie sypia z kotem.
głośno dyskutować o tym, a nawet była debata publiczna. Nic nie mówiły tylko psy i koty. Sprawa była chyba polityczna. Jednak słuchając tych debat uważnie, pies Starek, który właśnie się obudził, uznał, że sprawa wygląda poważnie. I chyba trzeba brać tu przykład z ludzi. Więc choć dotychczas leżeli w spokoju, wciąż na tym samym wspólnym legowisku, dziś, przekazawszy sobie znak pokoju, jeden drugiemu zaraz do popysku. Ale ciągle oczywiście chodzi za mną sprawa pies czy kot i różnice. Więc zapytano mnie kiedyś, co wiem, abstrahując od sprawy wyglądu, o różnicy między kotem a psem. Od zwyczajna wymiana poglądów. Najważniejsza różnica jest znana, a ta reszta się prawie nie liczy. Otóż pies, jak wiadomo, ma pana, a kot ma personel pomocniczy. I tak ma być. Bo po co jeszcze ma pies i co ma kot? Pies ma wiernie służyć panu. Pies ma biegać wzdłuż parkanu. Pies ma szczekać na obcego. Pies ma wciąż udawać złego. Pies ma leżeć, gdy mu każą. Pies ma być przyboczną strażą. Pies ma też zaganiać owce, by nie zeszły na manowcy. A kot patrzy na to z boku, bo kot ma mieć święty spokój. To był fragment, ale wystarczy. Ale jeszcze różnica, bo te różnice są całkiem sympatyczne. Taka różnica ładna. Zawołaj psa, on przyjdzie. To sprawa wszystkim znana, bo w psiej to jest naturze, by słuchać głosu pana. Zawołaj kota, potem pogódź się z tym bez złości, że kot to polecenie przyjmie do wiadomości. Przyjmie całkiem uprzejmie i przy tym pewność ma się, że decyzję podejmie w odpowiednim dla niej czasie. A jeśli ciekawszego nic się nie będzie działo, wtedy do ciebie przyjdzie, jakby się będzie chciało. Ale może zrobimy coś takiego, co państwo znają już doskonale. Mianowicie pan Kotek. Państwo mi pomogą może, bo ja to niewyraźnie napisałem. Więc jak to było? Pan Kotek był... Chory. Pan Kotek był zdrowy. I leżał w łóżeczku. Bo taki jest zwyczaj w tym naszym miasteczku. Co prawda on coś tam mógł mieć do roboty, lecz faktem jest jednak, że nie miał... ochoty. Gdy nie ma ochoty i nic też nie kusi, to kotek nie wstaje, bo wstawać nie kusi. Więc kotek z łóżeczka nieprędko się ruszy, dopóki nie stwierdzi, że znowu go suszy. I do wśród mieszkańców naszego miasteczka poważny jest powód, by zwlec się z łóżeczka. By ruszyć przed siebie, przez życia wyraże i ciało strudzone posadzić przy parze. Gdy ciało coś łyknie, ucieszy się dusza i żyje pan kotek, dopóki się rusza. A kiedy przestanie, nie wadząc nikomu, to dobrzy koledzy zaniosą do domu. Tam dojdzie do siebie, po troszku, troszeczku. I znów będzie leżał nasz kotek w łóżeczku. A czemu jest zdrowy ma leżeć w łóżeczku? Bo tak jest zwyczaj w tym naszym miasteczku. A w niektórych godzinach tak bywa nagminnie, że kotek dzień cały przesiedzi bezczynnie, a ewentualnie częściowo przeleży, bo kiedy zmęczony, to mu się należy. I tylko czasami głos z kuchni doleci.
Przepraszam cię, kotku, czy wyniósł śmieci? Wybór. Czasem jest trudny, wybór jest trudny czasem. Ja tak zawsze mam kłopot z wyborem wierszy. Jest ich około 400. Jak to wybrać, żeby zdążyć jeszcze wysłać? Wybór. Rozmawiają dwie panie na schodowej klatce. Pani M, przygnębiona, zwierza się sąsiadce, że z jakichś tam powodów mąż się w złości miota i ona ma wybierać jego albo kota. Taki wybór jest jednak niełatwy niestety, bo i jeden, i drugi ma pewne zalety. Z drugiej strony ich wady niewiele się różnią, bo i jeden, i drugi wraca zwykle późno. Sąsiadka, jak wiadomo, wie i to, i owo, więc jej zdanie powtórzyć warto słowo w słowo. No, jeśli porównywać, pod uwagę weźmy ten fakt, że jednak kocur wraca zawsze trzeźwy. Czy erotyk tu wypada przeczytać? No, oczywiście, wszyscy mamy 18 lat. No właśnie, bo to koty kotami, ale przecież żyć trzeba. Do niej. To zawsze miło, jak się pisze do niej, prawda? Do niej. Przyznaję, nie jesteś pierwsza. Choć pewnie tak byś wolała. Już wcześniej w podobnych wierszach inna swe imię widziała. Inna tuliła się do mnie. Tak to się zwykle zaczyna. I przyznam nie całkiem skromnie, że też nie była jedyna. I chociaż w serduszku masz łezki, bo w świecie żyjemy dość wrednym, jesteście jak słone orzeszki. Nie można poprzestać na jednym. Więc kiedyś, choć słaby i siwy, znów jakąś podobną uwiodę. Bo jestem po prostu wrażliwy na taką jak twoja urodę. Całując dziś łebek twój śliczny, mam jednak wahane co chwilę, bo plat twój jest identyczny i czasem niestety się mylę. Tak samo przytulny i miły, tak samo cieplutki ma brzuszek, tak samo jak ty, urokliwy, czarny, puszysty korbuszek. Żeby pozostać w temacie, nie gryź, kochanie. Bardzo cię proszę, gryzienie ma pewne wady. Ja to co prawda dość dobrze znoszę, lecz czasem zostają ślady. Nie draw, malutka, nie draw, kochanie. Pozwalasz sobie za wiele i potem często przez to drapanie mam dziwne znaki na ciele. Dosyć już, mała. Choć te pieszczoty są absolutnie niewinne i moja żona wie, że to koty. Co jednak pomyślą inne? A można na inne zwierzęta też przejść? Tak. W końcu ja jestem, również mam tytuł zwierzoluba. Oczywiście. Zwierzoluba. Chociaż tutaj kocie zachodzą do kocich spraw oczywiście, do kocich wierszy. Ale tutaj też kot występuje. Trochę na krótko, ale też kota nie bywa też. Bo co radzić, gdy gościowi przyjdzie nagle ochota, by wziąć sobie zwierzątko, pieska, jeża czy kota. A kiedy dopytuję, jakie wziąłby najchętniej, mówię, że wszystko jedno, że mu jest obojętne. A przy tym w dziwny sposób zakodowane ma to, że powinien zapytać, co ja na to. Nie wiem dlaczego. Sprawa dla mnie niełatwa, a to w tym znaczeniu, że wolałbym zwierzaka nie mieć na sumieniu.
Mówię więc, kot odpada. Choć zaś też wciąż kima, jest zbyt inteligentny, z tobą nie wytrzyma. Pies mógłby być. Ten zwierzak ma różne zalety. Lecz jednak nie pasuje do ciebie niestety. Bo jak wszystkim wiadomo, humor właściciela w dużym stopniu się zwykle również psu udziela. I nawet gdyby z tego nie powstały blizny, psa by wnet z objawami zabrano wścieklizny. Jeż jest dobry. I może jeszcze ci się nadał. Lecz myślę, że niechcąco wciąż byś na nim siadał. Wąż odpada. Wąż zresztą niczego nie zmieni, bo i tak przecież będzie zawsze bez kieszeni. Przeglądając katalog, już niemal zwątpiłem. On chciał małpę, lecz małpę też mu odradziłem. Nie chodziło o koszty, nie o bezpieczeństwo, a po prostu zbyt duże było podobieństwo. I nagle w katalogu coś mi wpadło w oczy. Weź skunksa, powiedziałem. Spójrz, jaki uroczy. Ładne są przecież skunksy, prawda? Najpierw się zgodził. Potem spytał mimochodem. Skunks, no owszem, bardzo ładny, ale co z tym smrodem? Powiedziałem mu prawdę. Prawdy się nie daje. Skunks jest bardzo odporny, on się przyzwyczai. Czy nie jest już za późno? Że Państwo wytrzymują? Kot na stole. Kto miał kota, czy ma, to wie, jaki to problem. Wiecie, wiedzą Państwo. To stały element rozgrywki, kot na stole. Tak, ileż to było oburzenia. Słów, które tu przemilczeć wolę. I trochę racji bez wątpienia. Jak to tak można? Kot na stole? Patrząc z oddali, to faktycznie tak postępować nie wypada. Po pierwsze, to niehigienicznie, bowiem na stole człowiek jada. Po drugie, nawet gdy nie jada, bo stół przez kota jest zajęty, to gość przed ludźmi nas obgada, tak że nam wszystkim pójdzie w pięty. Ciotka uznała, że najprościej powiedzieć tym udomowionym, że kiedy się zjawiają goście, kotom na stoły wstęp zbroniony. Łatwo tak radzić cioci z Gdańska. Problem nie w treści, tylko w mowie. Bo jeśli kotka jest birmańska, kto po birmańsku jej to powie? Drodzy Państwo, ja muszę się tu pokazać z różnych stron, skoro już tu jestem. Już pokazałem, że nie muszę być kocim poetą. Chociaż to jest najważniejsze w moim pisaniu. Ale piszę też limeryki. Limeryki pisze z powodu Tuwima. W czasie okupacji, kiedy burzono różne domy, my chłopcy mali, chodziliśmy tam, zawsze się coś znajdowało ciekawego do chłopaków. Czy to zabawka, czy jakieś urządzenie, czy coś. I w jednym z takich magazynów leżały książki. Ja wziąłem książkę, popatrzyłem do środka, obrazków nie było, ale były wierszyki. I to były limeryki. To mnie zafascynowało, ponieważ limeryki są krótkie, jak wiadomo. A ja byłem też mały. To mi się podobało, że mogę coś takiego małego przeczytać. To jest śmieszne, chociaż nie wszystko rozumiałem wtedy. Ale od tego się zaczęło moje zainteresowanie limerykami. Limeryki pisałem już długo potem jeszcze. Limeryki pisałem w pracy, na wyjazdach, bo przejechaliśmy dziesiątki tysięcy kilometrów w autobusach. To nie były takie autobusy jak teraz. Jechało się powoli i długo.
Ja układałem limeryki w autobusie po to, żeby się autobus śmiał. To mi się zwykle udawało. Nie sądziłem jednak, że kiedyś moje limeryki wyjdą tak, że staną się moją pewnego rodzaju specjalnością. I to jest jedna strona, jeśli chodzi o limeryki. Druga jest taka. Kusiło mnie od dawna, żeby koty włączyć do limeryków. Napisałem parę limeryków i uznałem, że to jest po prostu niemożliwe. To było bardzo trudne. Dlatego, że koty nie mają tylu wad, ile mają ludzie. A w limerykach trzeba coś komuś powiedzieć mocnego. A co można kotu powiedzieć? Tylko miłe rzeczy. Tu zresztą powiem, chociaż Państwo może wiedzą, albo większość wiedzą, co to jest limeryk, ale ponieważ spotkałem się z tym, że i zawodowi literaci mają z tym problem, to powiem krótko definicję limeryka. Jest to mały wierszyk, tak jakby flaszka. To nie jest poezja, to jest zabawa słowami dla ludzi pióra. Jest to zabawa, jeśli chodzi o trudność, trochę podobna do krzyżówek, ponieważ są pewne ramy, w których się trzeba zmieścić się słowami. I te ramy to są takie, że musi być 5 linijek, nie może być 4 ani 6, bo wtedy by nie był limeryk. W pierwszej linijce musi być osoba lub postać i na końcu tej linijki musi być prawdziwa miejscowość. Drugi wers musi się rymować z pierwszym, czyli AA. Trzeci z czwartym, BB. I piąty znowu z pierwszym. Oczywiście jest istotne, żeby w tym był jakiś sens. Niektórzy piszą limeryki, ale bez sensu. Tylko żeby się zgadzało. Ale jeszcze jedna jest ciekawostka dla nieznających, że limeryk powinien być, klasyczny limeryk powinien być sprośny. Jest nawet taka definicja limeryków. Są limeryki takie, które można czytać przy damach, są takie, które można czytać przy duchownych i są prawdziwe limeryki. I Michał Rusinek, który ma tytuł wielkiego mistrza loży limerycznej przy uniwersytecie, dodał, że są jeszcze limeryki Klimka. Z tego jestem bardzo dumny, bo to nie byle kto. Parę limeryków może przeczytam, chociaż jestem skrępowany, bo tu są dzieci, wprawdzie nie ma, ale tak jak powiedziałem, limeryki powinny być trochę sprośne i na nie wiem, czy wypada. A może pytam. Wyżej się zarumienimy. Miłe. No to dobrze. No to wobec tego, że rzeczywiście to coś przeczytam z limeryków. Coś przeczytam. Zaraz. O poetycki limeryk. Pewna poetka w samym Ostródzie pisze wierszyki na lewym udzie. Na prawym także pisze czasami, by ktoś mógł czytać między wierszami. To zapobiega małżeńskiej nudzie. Pana Wojciecha ze wsi Ścibory z nienacka w nocy wzięło na amory. Żona Wojtka prawie w szoku. To już drugi raz w tym roku. Może sobie zażył, albo może chory? Jan z Kaśką we wsi Osowiec Kniecy badał po ciemku jej kształt kobiecy. Wreszcie szepnął, na mój gust masz za mały troszkę biust. No to mnie odwróć, bo to są plecy. Ankieter we wsi Kraski Ślesice chciał w żeńskiej szkole spisać dziewicę. Sprawa trudna, to się wie. Ale jednak znalazł dwie.
panią dyrektor szkoły i wice. No są bardzo łagodne te moje limerki, jak na to. Na takie możliwości, że wolno różne rzeczy. Mam jeszcze trochę limeryków, tak jak niby ze świata, na przykład amerykański. Kowbojowi z Kansas City raz zachciało się kobiety. Znalazł. Ale nic mu z tego, bo jak doszło co do czego, jego kolt był nienabity. Państwo pamiętają takiego aktora Belmondo? Piękny Belmondo nad Loarą zepchnął ze skały swoją starą. Czasem tamtędy spaceruje, żeby ją spytać, jak się czuje. Są bowiem bardzo zżytą parą. Takie to są te limeryki. O, jeszcze taki bardziej pobożny. Pewien zacny organista Styków nadzwyczajną miał skłonność do mnichów. Bo choć fakt to mało znany, mnisi też mają organy. W zakamarkach i fałdach habitów. To mi się podoba. Na czasie. Tak. A jeszcze taki, to jest niedobry limeryk, bo taki złośliwy. Pewna babka ze wsi Borkowo-Falenta swój pierwszy raz z Jaśkiem dokładnie pamięta. Dziś, choć ciężko wyjść pod górkę, ciągle czeka na powtórkę. Na wszelki wypadek wciąż chodzi wypięta. Straszne. No ten jest pobożny. Pewna nobliwa panna wielodróżu prosiła wieczór. Przyjdź, aniele stróżu. Chociaż to plotka wiemy już, że w końcu przyszedł do niej stróż, który prowadził parking na podwórzu. No tutaj akurat przeglądam i wpadło mi coś też z tych dawnych lat, z dawnych dobrych lat. Dla dzieci pisałem też takie o kosi, koci, łapci, jedziemy do babci i do dziadka, aż za jasło zobaczycie dzieci masło. To było w Perelu oczywiście. Albo LML, tutki gospodarz malutki, jak to jest, że więcej zbiera od naszego PGR-a? Młodzież by nie wiedziała, co chodzi. Krakowiaczek, jeden miał koników, 7, Fiskus się dowiedział, będzie facet siedział. To są moje pierwsze kilka dzieci. Albo stoi na stacji lokomotywa, a maszynista przy niej się kiwa. Sapie i dyszy, ciężko szalenie. Ja to będzie spóźnienie. No i jeszcze to, czym się mogę pochwalić. Tego jeszcze nikt nie pisał na świecie, jak mi wiadomo. Chyba że Japończycy, chyba że Chińczycy, ale nie, chyba nie. Limerykańczy. We wsi Zakocie mieszka pod lasem kotka lebiotka z kotem Ciupasem. Ciupas ma jeszcze dwie inne kicie, bo z jedną kotką co to za życie. To tylko ludziom zdarza się czasem. Albo chwalił się stary kocur z podmiotka, że mu się śniła rasowa kotka. A powiadają kumple usłużni, że on w tym wieku płci nie odróżni. Mógł to być kołnierz, czapka lub szczotka.
Kozył Jacyków. Państwo znają Jacyka, nie Jacyków. Kozył Jacyków, znany w Bonarce, kłócił się wtedy z Noem na Arce, bo się stary upierał i sam pary dobierał, a ten chciał z Kubą być w jednej barce. Kozył Knedryk pod Lewocą złości się na pana nocą, bo gdy zdrzemnąć chce się z panią, to pan także wchodzi na nią, ale nie śpi, no to po co? No i tu jest pies, o. Kocurek śpiwór, aż się zasapał, gdy równocześnie dwie myszy łapał. A że powolny był z natury, obie uciekły mu do dziury, więc mruknął tylko, a pies nie drapał. To może wystarczy, Madziu, czy ty masz jeszcze coś? Ja jeszcze znalazłam fajny imerek. Twierdzi kot Szajbus ze wsi Ligota, że skromność to jest zbyteczna cnota. Ewentualnie, jeśli już jest, to skromny ma być człowiek i pies. A nie dotyczy to nigdy kota. I prawidłowo. No to chyba podziękujemy za miłe uśmiechy, które tutaj widzę na sali prawie cały czas. Może Państwo mają jakieś pytania, uwagi, swoje opinie? Jeśli pytania, chętnie odpowiem. Nie, ja nie mam pytań, bo cóż to za pytania. Same teksty mówią za siebie, ale idąc. Panie Franciszku, choć nie mniszku, napisałam coś takiego, ja nie piszę wierszy, poważny człowiek jestem, ale to jest bezczelne strawestowanie, ale zaczynam od Norwida. Utwory pana czytałam starannie. Są kotów wiersze, choć nie ma słowa w nich o Beatrycze, ale żem kocia, więc ja na wiersz liczę. I dalej znowu jest trawestacja. Za urok twój i kotów czar, mój spsiały wdzięk, ja ofiaruję ci dziś pęk, w którym się chowa życzeń sęk, by wszystko pięknie ci miałczało, a w tym miałczeniu coś mruczało, suma summarum szczęście dało. Bardzo dziękuję. Ten wiersz napisała, powiedziała pani Jagoda Opalińska, teatrolog i autorka biografii o panu Kłosowskim. W każdym razie to jest dowód, że wiersze są dobre, skoro nawet ignoranta są w stanie zaanimować, powiedzieć, rozkocić. Gdzie tu jest ignorant? Ignorantka. Jest w tym, co mówisz, Jagoda, bo mamy taką hodowczynię kotów, która mówi, że w zasadzie to ona nie umie pisać wierszy, ale jak tak poczyta wiersze Franciszka, to i ona zaczyna pisać. Nie, ja się tylko zastanawiałam nad czymś innym, panie Franciszku. Ja się zastanawiałam nad tymi limerykami, świńskimi, mniej świńskimi, bardziej świńskimi, ale jak koty na to reagują? Właśnie się zastanawiałam, ponieważ no ja już w tej chwili nie mam kota, ale miałam kota Homera i on właśnie, nie wiem, czy on się czerwienił, tak się zastanawiałam. Może nie, ale koty mają ogromne poczucie humoru. To na pewno. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale rzeczywiście mają. I również moje koty, ponieważ to właściwie humor jest trochę zaraźliwy i przechodzi to ode mnie, chociaż ja jestem podurak. Zewnątrz. Ale wiem, że mają poczucie humoru, bo to już sprawdziłem od dzieciństwa, od pierwszych zabaw do teraz, z tym, że udają, że ich to nie interesuje. Udają. Bo koty po prostu nie chcą okazywać, rzadko okazują swoje uczucie. No właśnie. Więc ja to nazwiczuję, ponieważ mamy łączność telepatyczną. Rozumiem. Nie, zjawisko kota, który się rumieni, i kota, który się wstydzi, jeśli coś widzi, no to jest problem. Niech pan o tym coś napisze.
O tym kocie, co się rumieni i kocie, co się wstydzi, co widzi. Jeśli widzi, to się wstydzi, a jak nie widzi, to się jeszcze bardziej wstydzi. Że nie widzi. Oj, nie? Podialogować. No. Tak. Pomyślę o tym. Przeczytam coś mojemu Kubie, który jest taki właśnie humorowy. Zobaczymy, co powie. Dziękujemy. Dziękujemy i proszę Państwa, nie wiem. Książeczki są do nabycia, numery też. Można prosić Pana Franciszka o autograf i mieć bardzo miłą pamiątkę o kotach, dla kotów i dla nas. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.